Dzień 31. W społeczeństwie naszych czasów dzieci często zdają się być osierocone przez ojców. Także dzisiejszy Kościół potrzebuje ojców. Papież Franciszek. Kościół potrzebuje ojców, bo wszyscy jesteśmy osieroceni, jak mówi papież. Jest napisane w Ewangelii według Marka, że matka i bracia Jezusa stali na dworze i posłali po Niego. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Twoja matka, bracia czekają. A Jezus zobaczył, spoglądał na nich siedzących dokoła Niego i powiedział: to moja matka, to moi bracia. Kto pełni wolę Ojca mojego, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Co ci ludzie robili? Oni nic nie robili. Oni po prostu siedzieli dokoła Jezusa. Tylko tyle. Trwali przy Nim. Siedzieli dokoła Jego, nic więcej. I o to chodzi właśnie Bogu. Kiedy myślę, co to jest wola Boża, myślę, o jaki zestaw przepisów, praw, przykazań, które cię ujarzmią, z powodu których będziesz nieszczęśliwa. A okazuje się, że co jest wolą Boga? Kto pełni wolę Boga, jest mi matką, siostrą, bratem. Spojrza dookoła Niego. Wolą Boga jest to, żebyśmy siedzieli wokół Niego, trwać przy Nim, doświadczać bliskości Ojca. To jest Jego wolą dla ciebie i dla mnie. W tym osieroconym społeczeństwie potrzebujemy ojców. Potrzebujemy Boga. Potrzebujemy siedzieć dookoła Niego. Wolą Boga jest bycie Twoim Ojcem, żeby każdy z nas doświadczył Jego ojcostwa. Bo jaki jest największy lęk człowieka? Największy lęk to jest samotność. To, że nikt mnie nie chce. Brak ojca. Brak kogoś, kto cię przytuli. Brak kogoś, kto do ciebie powie jakieś słowo. Największym lękiem człowieka jest brak ojcostwa. Kiedy nie ma ojca, kiedy ojciec odchodzi, czy zdradza rodzinę, to jest jakby drzewu ścięto pień. Wtedy korona, owoce, wszystko leci na ziemię i gnije, bo nie ma oparciu w pniu, bo nie może czerpać soków z korzeni, więc owoce, więc liście, wszystko leży i gnije, bo nie ma pnia. Ojciec jest jak pień, który trzyma rodzinę. Ale papież pisze, że jesteśmy społeczeństwem osieroconym. Coraz więcej ojców, zamiast trzymać rodzinę, sami się muszą trzymać, żeby dojść do domu. Coraz więcej ojców odchodzi, zostawiając swoje dzieci. I to jest największy nasz lęk. Dlatego boskim pomysłem Boga było, aby założyć tutaj dom. Aby Twój dom to był Kościół. Bo dom rodzinny stał się miejscem, z którego się ucieka, a nie do którego się przychodzi. Więc w to miejsce Bóg dał nam Kościół. Tu jest Ojciec, tu jest ciepło, ogień Ducha Świętego, tu jest Słowo z Biblii, tu jest pokarm w komunii. Bóg jest naszym Ojcem i chce, abyś doświadczył i doświadczyła Jego ojcowskiej miłości. Kościół przekazuje nam życie, więc trwaj w Kościele, bo tu jest Ojciec, bo tu nigdy nie jesteśmy samotni.